Dzień dobry. Witajcie. Opowiem wam dzisiaj, jak podnieść siłę witalną. Żyjemy w świecie pełnym stresu, zgiełku, gwaru. Mamy coraz więcej obowiązków, coraz więcej zadań. Coraz szybciej musimy biec do przodu, a sił coraz mniej. Musimy jakoś wzmocnić te siły, które są w nas. Ale jak? Skąd wziąć tą siłę? Powiem wam dzisiaj, jak. Przede wszystkim tą siłę czerpiemy z zewnątrz. Jeżeli nie ma jej w nas, musimy pamiętać, że dookoła nas jest mnóstwo energii, nieprzebrane morze energii i możemy z tej energii czerpać i wykorzystać do swoich celów. Nie ma w tym nic złego, nikomu nic nie zabieramy. Ta energia jest dla nas, tylko musimy ją ściągnąć do wewnątrz. Aby wzmocnić swoją własną siłę, swoją własną energię, potrzebujemy sposobów, żeby tą energię z zewnątrz ściągnąć. Dam wam taki jeden prosty, kompleksowy sposób. Nie zajmie to więcej jak 20 minut dziennie, a da znakomite efekty. Od czego zaczynamy? Przykra wiadomość, rano będziecie musieli nastawić budzik na 10 minut wcześniej. Wiem, że nie jest to przyjemne, natomiast dużo da. Rano po obudzeniu wykonajcie takie ćwiczenie. Usiądźcie w krześle, wyprostowani, ale rozluźnieni. Ręce płasko na udach. Nogi lekko rozstawione, odległość między piętami między 5 a 10 cm. Twarz skierowana w stronę słońca, nawet jeżeli jest ono za chmurami, to w tą stronę. I zaczynamy ćwiczenie oddechowe. Należy całkowicie wypuścić powietrze, następnie wdech trwający 7 sekund, 1 sekunda zatrzymanie powietrza, wydech 7 sekund, znowu 1 sekunda zatrzymanie i kolejny cykl, 3 takie cykle. W czasie tych 3 cykli wyobrażajcie sobie, że tył waszej głowy oraz dół brzucha rozświetlają się kolorem czerwonym. Następne 3 cykle, 7-1-7-1, 3 razy, wyobrażacie sobie, że góra waszej klatki piersiowej i czoło wypełniają się kolorem żółtym. Następne 3 oddechy, splot słoneczny i góra czaszki rozświetlają się kolorem jasno-niebieskim. Następne 3 oddechy, ręce, nogi oraz twarz rozświetlają się kolorem białym. Po zakończonym ćwiczeniu posiedźcie jeszcze chwilę w spokoju, minutę, dwie. Zaczynamy dzień. W ciągu dnia, w tym całym pośpiechu, stresie, natłoku obowiązków, pamiętajcie, żeby jak najczęściej przypominać sobie ten cykl oddechów. 7-1-7-1. Nie musicie tutaj już wizualizować żadnych kolorów. Po prostu, kiedy tylko możecie, oddychajcie w ten sposób. Jedna uwaga, starajcie się, żeby to było oddychanie brzuszne. Wiem, że dla kobiet to dosyć ciężkie, ponieważ przeważnie oddychają górą klatki piersiowej. Jeżeli pamiętacie, po prostu róbcie to jak najczęściej. Następny etap to jest wieczór. Wieczorem, kiedy już skończycie wszystkie swoje zajęcia, macie chwilę spokoju, chwilę dla siebie. Usiądźcie wygodnie, rozluźnijcie się. Postarajcie się o niczym nie myśleć. Już i tak o tej porze nic nie załatwicie, nic nie zrobicie, nic już nie zmienicie. Więc zapomnijcie o kłopotach, obowiązkach, o tym, co was czeka jutro. Obserwujcie swoje myśli. Powoli, coraz wolniej biegną. Zauważcie niemałe przerwy pomiędzy myślami. Starajcie się, aby te przerwy były coraz dłuższe. Wypełniajcie się milczeniem, swoim własnym milczeniem. Wewnątrz panuje niemalże całkowita pustka. W tej pustce może przepłynąć przez was energia. Przecież wieczorem zmywacie brud całego dnia z ciała. Trzeba też zmyć brud całego dnia z waszego wnętrza.
Kiedy już pogrążycie się w pustce, przez wasze ciała przepływa czysta, niczym nieskażona energia. Ta energia oczyści wasze ciało, waszego ducha z całego brudu, który nagromadził się w dzień. Proste, prawda? Proste, niezbyt skomplikowane, natomiast bardzo skuteczne. Już pierwszego dnia poczujecie różnicę. Jeżeli wytrzymacie w tych ćwiczeniach tydzień, kilka tygodni, zobaczycie, że różnica ta będzie naprawdę kolosalna. Będzie kolosalna różnica, będziecie mieć dużo więcej energii, dużo więcej sił. Zobaczycie, jak zmienia się wasze wnętrze, jak fantastycznie zmienia się wasze wnętrze i zobaczycie, jak zmienia się świat wokół was. Bo przecież nie przyszliśmy na ten świat, żeby za nim podążać. Przyszliśmy na ten świat, żeby go zmienić. Naszym zadaniem jest zmienienie pustyni w raj. Mając więcej sił, będziecie mogli tego dokonać. Mam nadzieję, że już zaczęliście zmieniać siebie, już zaczęliście zmieniać świat. Pełni nowej energii ruszycie do swoich zadań i wykonacie je z dużo większą swobodą. Dużo będzie wam to łatwiej zrobić. Zapraszam na inne moje filmy, zapraszam do subskrypcji kanału. W razie pytań służę radą, zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia.